Cześć, witam wszystkich na kanale w kolejnym odcinku, w którym to przyjrzymy się analizie technicznej Bitcoina. Jak widzicie, jesteśmy na interwale jednodniowym. W dniu wczorajszym, w ostatnim wideo, rozmawialiśmy o tym, tutaj, o tej formacji nazywanej Head and Shoulders, czyli jest to głowa z ramionami. Jak widzicie, tu jest nasze lewe ramię, tu jest nasza głowa i tutaj uformowaliśmy to prawe ramię. W momencie, kiedy uda nam się przebić przez tą linię oporu, przez ten tak zwany neckline, jeżeli uda nam się przebić przez ten opór, dojdzie do wybicia, wrócimy, żeby przerzucić nasz opór we wsparcie, dojdzie do kontynuacji ku górze. Nasz cel techniczny z tej formacji, jeżeli dojdzie do wybicia, oczywiście powiedzmy w tym miejscu, jest to 57 173 około. Okay. Oczywiście na co musicie tutaj zwrócić uwagę, jest tutaj dość dużo oporu, bym powiedział, w tym regionie. Jak postawimy sobie FIBO, to zobaczycie, że cały ten poziom tutaj 44 400 stanowił bardzo silny opór we wcześniejszym czasie. Okay? Jak widzicie, tutaj zostaliśmy odrzuceni. Była raz, dwa, trzy, cztery próby przebicia tego poziomu. Tutaj również doszło do dwóch prób przebicia. Jak zobaczycie sobie tutaj, zróbmy sobie tak. Widzicie? Tutaj na początku ten poziom był naszym oporem, potem przeszedł w nasz support, czyli w nasze wsparcie. Ponownie tutaj byliśmy wsparci kilka razy na tym poziomie. No i tutaj, jak widzicie, był to nasz opór ponownie. Także w obecnej chwili na pewno ten poziom jest bardzo ważny, jeżeli chcemy zobaczyć kontynuację ku górze, przebicie tego poziomu. Ok, także na pewno zwróciłbym na ten poziom bardzo uwagę. Oczywiście, jeżeli będziemy tutaj uderzać głową w ten poziom i nie będziemy w stanie go przebić, zobaczymy tutaj spadek, tak? Zobaczymy spadek, żeby zbudować troszkę tego momentum, żeby ponownie wrócić ku górze i spróbować zaatakować ten level. Jednocześnie, jak zobaczycie tutaj na FIBO, na podstawie tego dołku i tej górki, jesteśmy w drodze tutaj do naszego celu 1618, który wynosi 53 tysiąca. Ale ponownie, żeby dojść do tych poziomów tutaj FIBO, musimy najpierw przebić ten poziom, tak? Czyli musimy tutaj przebić tą górkę. Jeżeli przejdziemy na chwilę na tygodniówkę, chciałem Wam pokazać, że dodatkowo, jak widzicie, tutaj mamy 50, która oczywiście też jest obecnie naszym oporem. Ona znajduje się na poziomie, w obecnej chwili na poziomie 44 100. Tak, a tutaj, jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj, na interwale jednodniowym, to nasz tutaj ten opór jest na poziomie 44 400. Także na pewno ten level w okolicach 44 500 jest bardzo silnym oporem. No i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie, tak? Tutaj pozytywna rzecz ponownie jest taka, no, że jesteśmy coraz bliżej tego złotego krosu tutaj, kiedy 20 na jednodniowym interwale przednie 50.
To zawsze zwiastuje no, taki uptrend, czyli tutaj wzrost. Okay, co jeszcze chciałem Wam pokazać? Jak widzicie, no mamy problem, żeby przebić ten poziom i w obecnej chwili się cofamy. Okay. Czyli zrobimy sobie FIBO tu i tutaj. Okay. Czyli po próbie przebicia tutaj tego poziomu mamy taki retracement. Już ponownie zostaliśmy tutaj odrzuceni na tych poziomach. Jak na razie znajdujemy wsparcie na 0,236 Fibonacci level. Myślę, że patrząc na to, ile również mamy wsparcia pod nami, czyli dzienna 50, dzienna 20, tutaj oczywiście jest bardzo też mocny level wsparcia i oporu tutaj na tym poziomie. Myślę, że jeżeli zobaczymy jakiś mały taki meltdown na rynkach i cena Bitcoina spadnie, myślę, że tutaj ten level 0,382 w okolicach 42 tysięcy jest bardzo dobrym miejscem, żeby znaleźć tutaj wsparcie przed próbą wybicia ku górze i ponownemu zaatakowaniu przepraszam, tutaj tego levelu 44 400. Ok, to w dzisiejszym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że ten mały update był pomocny. Zobaczymy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.